co teraz odczuwasz? Strach przed kolejnym pytaniem. Ogórek ze skórką czy bez skórki? Oczywiście, że zawsze bez skórki. O czym chciałbyś zapomnieć? O ogórku ze skórką. Walenie czy delfiny? Walenie. Bo walenie są fajne i walenie jest dobre. Twoje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? Zdecydowanie walenie. Czego masz więcej, majtek czy skarpetek? Wiesz co? Skarpetek. Skarpetek. Co byś powiedział kosmitom na powitanie? Hello, it's me again. Subscribe. Landrynki ciumkasz do końca czy gryziesz? Raczej staram się ciumkać do samego końca. Papier toaletowy masz z lewej czy z prawej? Za sobą. Najdziwniejsza rzecz, jaką miałeś w ustach? Mogło być naprawdę dziwne następne pytanie. Więcej niż jedno zwierzę to? To jest łatwe pytanie, jest to na pewno ostro. Jakiego organu najmniej potrzebujesz? Małego palca u lewej nogi. To jest organ? Przepraszam, mały palec, nie wiem czy to jest organ, ale na pewno go mało potrzebuję, możecie brać. Czego mógłbyś nauczać? Biologii. Które państwo powinniśmy zaatakować? Nie znam się na państwach, uczę biologii. Co lubisz wąchać? Klej. Po co? Pocą się głównie pachy, ale mi też często krocze. Gdzie chciałbyś się włamać? Na strych do mojego brata, ponoć chowa tam złoto. Ile najdłużej się nie myłeś? Tydzień będzie luźno. Gdzie się podziały tamte prywatki? Czekam aż wrócą. Jeżeli organizujecie jakąś prywatkę? Co masz w nosie? Glutki, ale staram się je na bieżąco wyciągać. Kiedy poczułeś się oszukany? Jak nic nie znalazłem w nosie. Czego masz za dużo? Skarpet. Jak najłatwiej sprawić ci przyjemność? Na pewno tego nie wiecie. O czym ludzie powinni się dowiedzieć? O czym ludzie powinni się dowiedzieć? Suchar Codzienny ma kanał na YouTubie, koniecznie subskrybujcie i zostawcie łapkę w górę. Czy warto było szaleć tak? Zawsze warto szaleć. Dlaczego ludzie w Australii nie spadają? Może dlatego, że w grudniu mają lato. Na grubym czy na cienkim, ostry czy łagodny? Oj, dawno nie mogłem sobie pozwolić na takiego dobrego kebabika, ale teraz już wiem, że byłby gruby, średni i mięso mieszane. Kogo byś zniknął? Nikogo. Co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie? Następnie. Co będziesz robić, jak stąd wyjdziesz? Znajdę się pewnie na zakręcie. No to pa!